Pływamy do zatoki, gdzie znajduje się miejscowość Sumartin. Połączenie promowe Makarska-Sumartin. Mały prom pływa zimą, niestety w związku ze sztormami bardzo często jest odwoływany. Latem z reguły udaje mu się dopłynąć. A tam skąd przypłynęliśmy, słabo widać. Hajduk Split. Wszyscy już nerwowo przebierają nogami. Przepraszam. A nasz samochód jako pierwszy stoi tam w stronie. Idealnie stoimy na początku. I teraz z Sumartinu kawałeczek w środek wyspy i cofniemy się praktycznie rzecz biorąc tuż za tą wystającą część bracza i kawałek dalej już jest bol. A pani gdzie jedzie? Świat daleki. Na wyspie Bracz nie ma świata dalekiego. Kłamie nas pani. Nie, zależy, co pan rozumie pod pojęciem świat. A do jakiejś konkretnej miejscowości? Nie wiem, co stanowi się. No to brawo. Ku nowej przygodzie. Będzie pani bohaterem tysiąca Polaków. Albo i więcej. Czyli jest pani przygotowana do roli gwiazdy? Oczywiście, jak najbardziej. Założycie się do tego przygotowania. Świetnie. A z jakiego miasta pani jest, jeśli mogę zapytać? To jest za bardzo panownika. Ale na randkę się nie chcę umawiać, więc tylko pytam o miasto. No, z Piaseczna. Z Piaseczna. Z Piaseczna pod Warszawą. O, proszę, a my z Poznania. Pod Berlinem. To państwo też z Polski? Tak. My tylko mówimy po polsku. Jak maluchuj się podoba w formacji? Fajnie jest? Super, jesteśmy w Sumartinie. Pogoda jak zwykle beznadziejna, 35 stopni. Cóż, Jachuj, gdzie jedziemy teraz? Do Iwana. Brawo! Do Liciego. Do Liciego! Dobra, w tym fragmencie relacji czas się rozstać. Do zobaczenia później.